6. Po niecałych 2 tygodniach lub 2 tygodniach, już nie pamiętam, jestem z powrotem na mojej łące. Jak widzicie, to wszystko się zmieniło o 180 stopni już teraz. Praktycznie mamy letni krajobraz. Albo późnowiosenny mógłbym go nazwać. Letni to nie jest, dlatego że... No i właśnie spłoszyłem bociana albo żurawia. Wszystko się tu zmieniło straszliwie szybko. Jest pięknie. Kuka kukułka już teraz. Wszędzie jest już zielono, mnóstwo liści. No dosłownie jeszcze 2 tygodnie temu było dużo bardziej kwietniowo, no bo był kwiecień, ale było zupełnie inaczej. Teraz wszystko tak strasznie wystrzeliło. Tak bardzo budzi się do życia, że aż się chce tu być. Dobra, zobaczymy, co się tutaj wydarzy dzisiaj na tej łące. Śliczny dzień. Jest sobota, 7 maj. Do zobaczenia.
Zawsze domyślnym obiektywem, który mam na korpusie założony, jest ten drugi, bo wszystkie zaskakujące sytuacje, które mogą mnie spotkać, jestem w stanie tylko i wyłącznie tym drugim obiektywem obsłużyć. Resztę mogę sobie przekładać, tak jak tu widzicie, przy kwiatkach czy przy krajobrazie mogę sobie przekładać, kombinować, mam dużo czasu, ale wszystkie zaskakujące sytuacje typu dzikie zwierzęta wyskakujące z zarośli lub ptaki startujące lub lądujące i tak dalej wymagają bardzo szybkiej reakcji i muszę mieć przygotowany ten długi obiektyw. Właśnie. Ewidentnie widać, że zwierzęta poruszają się takimi szlakami i ścieżkami i cały czas w tym samym obszarze. I tu jest jedna z takich właśnie ścieżek. Lisa. Nie wiem, czy mnie już zauważył, czy jeszcze nie, ale jest tam, w tej trawie. Nie wiem, czy nie zniknie mi z oczu, muszę go przyuważyć.
świetną miejscóweczkę, jak widzicie, z widokiem na całą tutaj łąkę. I część tego zalesienia tutaj. Natomiast oczywiście jestem znowu słabo ubrany. Krótki rękaw. Więc nie mogę się za dużo ruszać, nie wiem, czy to cokolwiek tutaj da. Wydawało mi się wcześniej, że w tamtej trawie widziałem grzbiet poruszającego się lisa i on na pewno tam był. Ale one są tak czujne i mają to do siebie, że znikają w mgnieniu oka i nie wiadomo, gdzie się przepadły. Także próbujemy tutaj coś podpatrzeć i zobaczymy, czy coś się ewentualnie pojawi, nie zauważając mnie tutaj siedzącego pod tym drzewem. Pozycja jest genialna, pod drzewem w cieniu, pod zwisającymi gałęziami. Ale kurczę, niestety trochę słabo się maskuje jeszcze. No, siedzimy już tu jakieś 20 minut, może nawet pół godziny. No i na razie nic się nie pokazało, niestety. Więc patrzymy dalej. O, jest jakiś drapieżca się wybrał na łowy. Już miałem pić kawkę. Może to podleci bliżej. Na razie jest na sporej odległości, ale... jest praktycznie na wprost słońce. Żadne takie zdjęcie nie ma sensu, więc będziemy robić te zamieszania, ruszając się zbyt dużo. W każdym razie, tak jak mówiłem, czekam.
wlazłem na ambonę myśliwską. Ale powiem wam, że absolutnie zero życia na tej łące dzisiaj. Jedną sarnę tylko wypłoszyłem przez przypadek. Była chyba we śnie, jak się zerwała i wyrwała z takich krzaków. Nie szło ją w ogóle nawet wzrokiem dogonić. A teraz wszedłem na ambonę myśliwską i mówię, zobaczę z góry, czy coś w tej wysokiej trawie tutaj nie buszuje, ale po prostu jest całkowita cisza. Wszystkie zwierzaki chyba śpią. Także nie będzie łatwo tutaj cokolwiek dzisiaj zobaczyć w ogóle. Ale dzień jest po prostu tak pięknie, że gdyby nie to, że nie mam nic do jedzenia, to bym tu po prostu jeszcze z 4 godziny tutaj się włóczył i przyczajał pod drzewkami, ale będę musiał powoli wracać, bo jestem głodny trochę. Ale jest pięknie. Postanowiłem trochę odpocząć w następnym i chyba już ostatnim. Rozgrodzenie dwóch łąk, jedna jest od wschodniej strony, druga od zachodniej. Jest tu doskonały widok na obie strony. Jest tu doskonały widok na obie strony, więc można fajnie sobie tutaj obserwować dosyć duży obszar. No i muszę teraz coś wrzucić do żołądka, bo już nie jadłem ładnych parę godzin. Wyjątkowa cisza dzisiaj. To potwierdza regułę, że najfajniejsze rezultaty takiej fotografii przyrodniczej to wczesny ranek albo późny wieczór. Powiem wam, że niesamowite chwile przed chwilą. Dobrze powiedziane. Mamy lisa na łące. Ale jest, kurczę, strasznie daleko i nie dam rady go podejść, bo nie dzieli mnie od niego żadne zalesienie. Ale skupiłem na nim tak tą uwagę, że straciłem czujność i obok mnie dosłownie przeszła sobie, a potem pobiegła duża łania. Na szczęście zrobiłem jej parę fotek. Cały czas widzę tego lisa. Poluje na jakieś myszy, bo w ogóle nie reaguje na otoczenie, tylko jest skupiony cały czas na tym, co robi. Ma nos przy ziemi. Świetnie poluje, ale kurczę, nie ma szans, żeby go tam bliżej podejść, bo zaraz mnie pewnie zauważy. Ale próbujemy. Zobaczymy, co się uda. No niestety nie mieliśmy szczęścia do lisa. Mam tylko zdjęcie z daleka, dosłownie. Dosłownie zniknął w lesie. Także po raz kolejny porażka, jeżeli chodzi o
Rudzielca naszego polskiego, ale... Ale mamy sarenę. Sarnę. Mamy dużą łanię ładną. Także nie do końca fotograficznie nieudany dzień, aczkolwiek jak jeden z wielu, nic specjalnego. Jednak ta pora się, dnia się raczej nie nadaje do takich wojaży, natomiast mi chodziło głównie o to, żeby odpocząć, naładować akumulatory, cieszyć się tą wiosną. Ojejku, muszę się podrapać w oku, bo mnie coś swędzi. Cieszyć się tą wiosną, tą pogodą i tą sobotą. Miejmy nadzieję, że następnym razem się coś lepszego uda. Generalnie chciałbym zacząć tu przychodzić troszeczkę później, aczkolwiek wieczorem i wcześniej rano jest problem znowu ze światłem. Znaczy problem, światło jest piękne, ale jest słabe. I trzeba na wyższym ISO fotografować. No i kurczę, to nie zawsze wychodzi. A tutaj trzeba trzymać bardzo krótkie czasy naświetlania, około 1/1000 sekundy albo 1/700. No jednak się udało. Parę zdjęć mam. Jednak wyszedł z lasu nasz lisek. I udało mu się zrobić parę foteczek. No także dzisiaj udany. Jednak wypadł pod koniec dnia. Udało się kilka fotek temu liskowi polującemu na myszy zrobić. Także jest super. Jestem zadowolony. Aczkolwiek jeszcze mam duże problemy z autofokusem i nie umiem, kurczę, w tym oldschoolowym stylu ostrzyć. Wiadomo, że te nowe aparaty bezlusterkowe mają naprawdę wyręcza fotografa wyręcza całkowicie już komputer pokładowy, sensor, który cały jest pokryty punktami autofokusa i rozpoznaje dodatkowo różne zwierzęta, osoby i tak dalej, także tymi aparatami to jest po prostu banalne, proste, dobrze wyostrzyć, ale tutaj mamy sprzęcior, który jest genialny, ale jednak starej daty. No i część tych zdjęć pewnie nie będzie się raczej nadawać, ale super, że się udało, chociaż jedno lub dwa, jeżeli się udało zrobić, także super. Także bardzo fajny dzień, pogoda śliczna. Dzięki na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym wypadzie. Będę prawdopodobnie starał się właśnie wychodzić wcześnie rano lub przed wieczorem na takie zdjęcia, bo jednak ruch jest dużo większy i te zwierzaki dopiero sobie pobierają i polują na ten pokarm właśnie w tych godzinach. Także trzymajcie się i róbcie fotki. Cześć!